Wydawnictwo DwieRyby.pl przedstawia. Ksiądz Mirosław Maliński. Rozsypane puzle. Osobliwe przypadki księdza Maliny. Czyta Marek Walczak. Kurze trupy w walizkach. Orzech pochodził z Rębiechowa, mikroskopijnej wioski położonej opodal mojego miasta rodzinnego. Miałem nawet podejrzenia, że wioska ta składała się z tylko dwóch gospodarstw, czyli wszystko działo się w południowej Wielkopolsce. Jego matki nie poznałem, wiem tylko, że była duża i niezwykle dobra. O gospodarstwie, w którym mieszkał jego ojciec, powiedzieć, że było egzotyczne, to w zasadzie nic nie powiedzieć. W piwnicy mieszkała ropucha. Królik, który wybrał wolność, jadł z jednego koryta skórami, a indyki spędzały noce na drzewach. Swoista harmonia życia. Orzech, jak tylko pojawił się na horyzoncie jakiś wolny dzień, zaraz zabierał się i urządzał wyprawę do rębiechowa. Był człowiekiem towarzyskim i praktycznym, zatem zawsze namawiał kogoś na wypad pod pretekstem, że się przyda do pomocy, a w drodze będzie można sobie pogadać. Były to czasy, w których studenci z duszpasterstw chętnie rozmawiali o życiu, a do tego lubili być potrzebni, choć muszę przyznać, że pociągała nas także egzotyka tych wypraw. Wieczór był mroźny, zalegał śnieg, adwent wchodził w swą drugą fazę. Późnym wieczorem Wyruszyliśmy. Nie mogłem się nadziwić temu, co wypatrzyłem na orzechowych nogach. Potężna postać, ważąca ponad 150 kilogramów, wyrastała z czarnych, wysoko sznurowanych, ewidentnie damskich butów na obcasie, takich, jakie mają kobietki w zespołach ludowych. – Co to? – spytałem w drodze na dworzec, wskazując na buty. – Buty! – odparł jakby nigdy nic. Obrabowałeś jakiś magazyn z kostiumami? Czemu? żachnął się. To po matce. Po matce? powtórzyłem z niedowierzaniem. Nie są za małe? Trochę są, przyznał. Ale swoje gdzieś posiałem. Jakby diabeł ogonem nakrył. Nie miałem wyjścia. Dam ale niech cię o to głowa nie boli. Niestety są mało przyczepne, wręcz śliskie. I faktycznie, co chwilę robił jakieś makabryczne piruety, ale dzielnie trzymał się na nogach. Pociąg dotarł do Kobylina po północy. Do ich gospodarstwa było kilka kilometrów. Powietrze czyste, mroźne, jasny księżyc rozświetlał okolice. Zimowe piękno płaskiej Wielkopolski w całej krasie. Musiałem do lasu za potrzebą. Orzech nie czekał, ledwo kuśtykał w tych przyciasnych butach. Szedłem po jego śladach z wyraźnie odciśniętym obcasem. Ale ale w pewnym momencie ślady się. Zmieniły. Odcisk z obcasem zniknął, a w jego miejsce pojawiło się odwzorowanie bosej stopy słusznego rozmiaru. Po przybyciu na miejsce, Orzech natychmiast wytropił, że jedna z owieczek właśnie się okociła. Dwa maleństwa przyszły na świat tej mroźnej nocy. Jedno sprytne, szybko cycusia dopadło, a drugie gapcia. I ono ledwo zipało, leciało przez ręce. Było wychłodzone. Orzech podał mi je z instrukcją. Rozepnij kurtkę, podciągnij sweter i połóż je sobie na brzuchu. Wybałuszyłem na niego oczy. No co się tak gapisz? Rozgrzej je. Oczyściłem z grubsza maleństwo sianem i posłusznie umieściłem na sobie. Poczułem, jak mój organizm wchłania lodowatą wilgoć. Dreszcze przeszły mi po plecach. Ale maleństwo chłonęło ciepło i życie weń wracało. Po chwili zaczęło pyszczkiem szukać sutka. Wraca do siebie, oznajmiłem triumfalnie. – Wyduj kozę, tam jest butelka ze smoczkiem, daj mu! – zakomenderował zwięźle. Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją. Maleństwo piło łapczywie ciepły napój, aż nagle zakrztusiło się, pokasłało i zdechło. – Zakrztusiło się – oznajmiłem – zdechło – dodałem – — No cóż — wymamrotał orzech. — Tak bywa. Zdejmij skórkę. — Co takiego? — zapytałem z niedowierzaniem. — Zdejmij skórkę. — O, Orzechu! — przerwałem. Spojrzał na mnie groźnie, więc powiedziałem rzeczowo. — Toż to karakułek. Po co ci taki mały karakułek? Chwilę się zastanawiał. — Beret sobie zrobię — popatrzył groźnie. — Ściągaj, nie dyskutuj, bo jak wezmę lagę... A poza tym — dodał z uśmiechem — Mięsko przednie. Będzie na jutro na obiad. Niewiele czasu zostało na spanie po oprawieniu maleństwa. A skórka faktycznie, śliczna i delikatna. Z samego rana orzech zarządził rzeź niewiniątek. Odcinaj łeb wszystkiemu, co ci wpadnie pod rękę. Rozkaz był jasny, czytelny i prosty. Za tymi działaniami krył się ambitny plan, aby obdarzyć na Święta Bożego Narodzenia rodziny wielu wrocławskich więźniów politycznych odsiadujących swe wyroki. W tych dniach zdobycie jakiejkolwiek żywności, szczególnie w dużych miastach, nastręczało nielada trudności. Kura, gęś czy kaczka prosto ze wsi stanowiły istny rarytas. Po blisko godzinie podwórko tonęło we krwi, a co kilka kroków Leżał ptak bez głowy. Dobrze, świetnie, cmoka A teraz bierzemy się za patroszenie i skubanie. Po kilku godzinach piętrzył się przed nami stos oprawionego drobiu, a dom wypełniał swąt pypci opalanych nad kuchenką gazową. Nastąpiło pakowanie, upychanie kurzych trupów po zdezelowanych walizkach wydłubanych z ostatnich zakamarków domu. Jedna z nich z pewnością pamiętała poprzednią wojnę światową. Okazało się, że jeszcze dwie torby pozostały wolne. Ale czas uciekał. Trzeba było zbierać się na autobus do Krotoszyna. Tam przesiadka i pociągiem do Wrocławia. Byliśmy gotowi do wyjścia. Orzech złapał jednak za siekierę i jeszcze urąbał głowy trzem gęsiom. Gdy pakował je do torby, rozkazałbym jeszcze złapał dwie kaczki. Weźmiemy je żywcem, postanowił. Gdy patrzę na to wszystko z dzisiejszej perspektywy i w kontekście laudato si, mina mi, że dni nawet szlachetny cel wykarmienia rodzin więźniów politycznych nie do końca mnie przekonuje, ale rzeczywiście w tamtych latach z jedzeniem było krucho i własny drób był prawdziwym skarbem. Na szczęście brato Rzecha podjechał traktorem i wrzucił na przyczepkę niebotyczne pakunki. Biegliśmy za nim truchtem. Pierwsze problemy zaczęły się w autobusie. Siedzieliśmy na samym końcu. Torba z kaczkami otwarła się i dwa ptaki przeleciały przez cały pojazd i wylądowały na przedniej szybie. Kierowca popatrzył jakby nigdy nic i powiedział spokojnie: Panie, zabierz to! Posłusznie złapałem szamoczące się ptaki i umieściłem w torbie. Siedziałem Podziwiając płaski krajobraz i w duchu odmawiałem najbardziej żarliwe modlitwy, by w moim rodzinnym mieście, w czasie przesiadki, broń Boże, nie spotkać nikogo ze znajomych, o rodzinie nie wspominając. Orzech paradował ponownie, w butach na obcasie, w nocy trochę je rozbił i upierał się, że teraz są w sam raz. Obmyśliłem plan. Wiedziałem, że w pociągu może być tłok. Znałem to połączenie, ale był też wagon z pierwszą klasą. Zwykle świecił pustkami. Kupię bilety na pierwszą klasę i znajdziemy jakiś wolny przedział. Oznajmiłem to Orzechowi, a on w lot złapał zasadniczą ideę konceptu. Przesiadka się udała. Z wielkimi tobołami przeciskaliśmy się przez wąski korytarz pierwszej klasy. Nie wierzyłem. Pech nie do opisania. W każdym przedziale siedziała jedna osoba. Dosiedliśmy się do człowieka pogrążonego w lekturze. Obrzucił nas obojętnym spojrzeniem, ale gdy zobaczył nasze bagaże i buty orzecha, w miejsce obojętności pojawiło się zainteresowanie podszyte obawą. Po chwili poczuł nasz zapach. Mimo mrozu uchylił okno. Orzech padł zmęczony i zaraz zasnął. Rozległo się nieprzeciętne chrapanie. Na dodatek Miał on świeżo zrobioną górną szczękę, która, kiedy zasypiał, wypadała z otwartych ust. On łapał ją gdzieś na brzuchu i, nie budząc się, wkładał z powrotem do ust. Człowiek z gazetą nie był zdumiony, był przerażony. Tymczasem na łysinie orzecha pojawiła się czerwona kropka, po chwili druga i trzecia. Kopnąłem go mocno, obudził się, pokazałem mu na czoło, przetarł ręką, popatrzył. Toż to jużka, stwierdził z rozbawieniem i oblizał rękę. O, tu torbę trzeba poprawić. Z gęsi ścieka, poprawił. Mężczyzna popatrzył z niedowierzaniem, i właśnie wtedy poruszyła się druga torba. Tak, sama z siebie, a dokładniej mówiąc, uczyniły to zamknięte w niej kaczki. Mężczyzna zerwał się na równe nogi i krzycząc Mój Boże! uciekł z przedziału. Orzech popatrzył na mnie uśmiechniętymi oczyma. Skwitował. Wariat! Jak Boga kocham, wariat! I zaraz zasnął, chowając wcześniej sztuczne zęby do kieszeni spodni. Nawet nie przyszło nam do głowy, aby przeprosić naszego współpasażera. Rozsypane puzle Osobliwe przypadki księdza Malidy Teraz także w audiobooku. MP3 do pobrania ze sklepu 2